Siemanko, właśnie wyjąłem swoją lampę z samochodu, cała zaparowana od środka, było dobrze, coś się spieprzyło, coś puściło i się stało tak jak się stało. Następstwem tego jest to, że przestał świecić ksenon, żarnik jest nowy, czyli całkowicie go wyeliminowałem. Problemem jest przetwornica, jest tu przykręcona, tutaj ją mam. Ona jest tutaj mokre, nie widać tego, tak? Tu też jest mokre. Inaczej mówiąc, jak dostaje się woda do środka, ta woda ścieka, gdzieś tu jest jakaś nieszczelność i to jest tak skonstruowane, że wszystko leci tutaj pod tą gumkę do przetwornicy. No i potem co się dzieje? Robi się zwarcie, przepala się przetwornica i jest do wymiany. Oczywiście nie wystarczy wymienić samej przetwornicy, bo jak wymienicie samą przetwornicę, dojdzie do takiej pogody, jak była 3 dni temu. Dzisiaj jest 28 września 2020. 3 dni temu w Warszawie na przykład była taka ulewa, padało chyba 24 godziny, no i właśnie coś takiego się stało. Trzeba teraz tutaj odkręcić sobie dekiel, ta lampa musi wyschnąć, potem trzeba zdjąć tutaj gumkę i dokładnie to wszystko obkleić. Jeszcze nie wiem czym, albo to zrobię takim klejem, specjalny klej do twardych plastików, albo zrobię silikonem. Jeszcze nie wiem, muszę to, że tak powiem, zweryfikować, pomyśleć. I wtedy dopiero jak to wszystko elegancko będzie uszczelnione, to wtedy trzeba kupić nową przetwornicę. Tutaj po symbolach musicie patrzeć. To jest akurat do żarówek D2S, D2R, czyli jest tylko taka. Są zamienniki, po 140 zł znalazłem. To wszystko zmontować. Jeśli będzie dobrze wszystko uszczelnione, no to będzie dobrze, nie będzie już ta lampa parowała. Teraz lampa sobie wysycha. Sobie tutaj stoi, leży, wyschnie, to wszystko musi ładnie wyschnąć i będę silikonował. Słuchajcie, wszystko już jest ok, znaczy prawie ok, bo powstał taki mały problem, są tu takie zacieki, nie wiem czy to jest widać na filmie. Moja wina, spieprzyłem to, zaraz wam powiem o co chodzi. Słuchajcie tak, zasilikonowałem tutaj wokół tego klocza, gumkę już założyłem, ale tutaj niepotrzebnie jest silikonowanie wokół tego klosza, bo to nie jest przyczyną. Przyczyną jest tutaj, tu jest taka śruba, jeszcze wam o tym nie powiedziałem, do regulacji światła. I tutaj pod tą śrubę dostaje się woda, tam jest taki o-ring. Ten o-ring, żeby wymienić to, najprawdopodobniej trzeba rozkleić lampę, bo ja tu inaczej nie widzę, jakby to dało radę zrobić. I zrobiłem to tak, oczywiście wszystko wyczyściłem tutaj, zanim to zasilikonowałem z tym rozpuszczalnikiem i właśnie to był mój błąd. Powinienem to wyczyścić benzyną lakową, nie miałem benzyny lakowej, szybko i wyczyściłem to rozpuszczalnikiem. Akurat tu jak czyściłem rozpuszczalnikiem, nic się nie stało, ale tutaj jak wziąłem szczoteczkę do zębów i zacząłem czyścić rozpuszczalnikiem, to właśnie przez tą szczelinę, co tutaj się dostaje woda, wleciał mi rozpuszczalnik, no i właśnie zrobił takie tutaj jakby cienie na tej lampie. Nic z tym się już nie da zrobić. Nie róbcie tego rozpuszczalnikiem, bo ja to zrobiłem rozpuszczalnikiem nitro. To był mój błąd. No dla mnie źle, dla was dobrze, bo będziecie wiedzieć, żeby nie robić tym rozpuszczalnikiem tego, tylko czyścić tutaj, odtłuścić to benzyną lakową. Benzyna lakowa nie wchodzi w reakcję z plastikiem i nic tutaj wam nie uszkodzi. I przyczyną tego całego parowania lampy jest właśnie to, że woda dostaje się pomiędzy tą śrubę a obudowę lampy, tam jest taka przerwa, no i ścieka sobie gdzieś tam na dół do lampy i przez to wam lampa paruje. Także ja już to na własnej skórze, jakby to powiedzieć, doświadczyłem, bo właśnie to są ślady tego rozpuszczalnika, który się dostał się o właśnie tędy. Zasilikonowałem to, teraz jest dobrze, teraz na pewno już nic nie będzie lecieć. Skręcam lampę, akurat jest taka pogoda pod psem, pada cały czas dziś. Zaraz to założę i przetestuję, pojadę do pracy, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. To samo muszę zrobić w drugiej lampie. Na razie druga lampa nie paruje, ale to kwestia czasu. Także czyścimy to elegancko sobie rozpuszczalnie, benzyną lakową, odtłuszczamy z kurzu, z brudu. Znaczy się tam, gdzie to ma być silikonowane, czyli pomiędzy śrubą a tym obudową lampy. Nakładamy tam silikon. I jest wszystko ok. Nawet jak kiedyś będziemy chcieli wyregulować tą lampę, bo coś będzie nie tak, można to po prostu zaskrobać
i nałożyć następną warstwę, nie ma problemu. Kleju to żadnego nie dawajcie, bo klej, no to już jak zakleję, to już nie będzie można ruszyć tej śruby. Także tak to wygląda. Jestem już pewien na 100%, że przyczyną jest tego właśnie nieszczelność na tej śrubie. Cóż, no to by było na tyle. Trochę mnie wkurzają te ryski tutaj, ale no cóż. Człowiek się uczy na błędach. Chciałem być mądry. Szybko, nie miałem nic innego pod ręką, tylko rozpuszczalnik nitro. Nie przypuszczałem, że aż tam jest taka nieszczelność, że aż tak to mi tu zleci. No ale, no cóż, jest tak jak jest, trzeba z tym żyć. Trzymajcie się, na razie, hej. Halo, halo, jeszcze moment. Jak widać już wszystko tu poprzykręcałem, przetwornice, te wszystkie oprzyrządowanie. A jeszcze tu muszę założyć postojówkę. Tu jeszcze zauważyłem, że jest śruba jakaś regulacyjna. To też zaraz wyczyszczę, tylko już nie rozpuszczalnikiem nitro, tylko innym. I też to zasilikonuję, bo zaraz się okaże, że tu jest dobrze, a tu będzie ciekło. Także to robię do samochodu, pojadę do pracy, zobaczymy, czy będzie ciekło i pokażę Wam, czy cieknie, czy nie cieknie. Przepraszam, bo powiedziałem przed chwilą, że koniec, na razie, cześć, a już drugi raz się pojawiam, ale to jest samo życie. Samo życie, poszedłem po telefonie do domu i coś Wam chcę pokazać, bardzo ważne. Zobaczcie, to mniej ważne, lampa zamontowana, są takie zacieki, wszystko działa, przed chwilą sprawdzałem, świeci, działa. Te zacieki, żeby zlikwidować, no to niestety trzeba zdjąć klosz, rozszczelnić lampę. Mam taką starą lampę w domu, spróbuję na tej starej to zrobić, jeśli mi wyjdzie na tej starej, to rozszczelnię i na tej, jeśli będę to robił, na pewno Wam pokażę i wtedy trzeba to wypolerować od środka, bo inaczej się tego nie da zrobić, taką specjalną pastą polerską do plastiku. Dobra, na razie to zostawmy, teraz zwróćcie uwagę na tą starą lampę, znaczy na tą lewą. Patrzcie, ile tu jest wody. A zobaczcie teraz tutaj, w ogóle nie ma wody. Woda, jak pada deszcz, z tej linienki kapie centralnie na tą śrubę. I tak samo było tutaj, tylko że tutaj jeszcze jest wszystko szczelne, a z tej strony było nieszczelne, dlatego zaparowała. Teraz trzeba, to jest jakaś taka właśnie wada trochę konstrukcyjna, bo tak nie powinno być. Ja teraz, jak to wszystko wyschnie, to już nie będę zdejmował klosza, tylko postaram się, znaczy tej lampy, chociaż nie wiem, tak, nie, muszę zdjąć, bo inaczej się nie zrobi dokładnie. Zdejmę lampę i tak samo zasilikonuję te dwie śruby. Także właśnie najprawdopodobniej z tej strony, w ogóle przeoczyłem tę śrubę, tutaj o, tą. Bym jeszcze chwila bym w ogóle nie zasilikonował i najprawdopodobniej właśnie tutaj kapała woda, ścieka na tą śrubę, tam jest nieszczelność przez ten zimmerling i się dostawała do środka. Także tak to wygląda. Jak macie takie lampy, to sobie zróbcie to już profilaktycznie, bo to tylko lada moment, jak to wszystko puści, no i będzie kłopot potem, pierdzielnie Wam przetwornica, tak jak mija przetwornica, 144 zł da, musiałem dać, no, czyli 100, 150 zł do tyłu. Także najpierw zapobiegajcie, a nie naprawiajcie. Zapobiegajcie awariom. Dobra, to już naprawdę tyle. Już więcej nie mam nic do powiedzenia na temat tego parowania lamp. Trzymajcie się, na razie, cześć.